Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten kongres. To dla mnie wielki zaszczyt móc występować pomiędzy tak szacownymi profesorami. Zadano mnie pytanie, co jest polską racją stanu w Unii Europejskiej. Mówienie o racji stanu oczywiście domaga się konkretu i realizmu, dlatego moje wystąpienie będzie bardziej dotykało bieżących problemów polityki europejskiej. Jeśli tak zadamy pytanie, co jest polską racją stanu w Unii Europejskiej, to z jednej strony odpowiedź moja jest prosta. Racją stanu Polski w Unii Europejskiej jest to, aby Unia Europejska nie unieważniła polskiej racji stanu. Bo jeśli pod pojęciem racji stanu rozumiemy, i to jest taka definicja, którą chciałbym tutaj na nasze użytek naszego spotkania dzisiejszego przedstawić, że racją stanu jest zagwarantowanie niezachwianego istnienia polskiej wspólnoty politycznej, posiadającej własne państwo, które jest rozumiane jako jej dobro wspólne, jednocześnie jako jej podstawowa struktura politycznego działania, co umożliwi tej wspólnocie realizację samodzielnych celów politycznych, co w efekcie oznacza i będzie prowadziło do podmiotowości Polski i Polaków, czyli do posiadania przez Polskę i Polaków tożsamości sprawczej i struktury sprawczej w działaniu. To mamy te cztery czy pięć elementów, które są istotne dla racji stanu. Po pierwsze istnienie wspólnoty politycznej, po drugie istnienie własnego państwa, po trzecie rozumienie tego państwa jako dobra wspólnego i jako struktury działania, po czwarte stawianie samodzielnych celów politycznych, i po piąte zatem posiadanie w wyniku tego podmiotowości. Jeśli tak rozumiemy rację stanu, to polska racja stanu i polska podmiotowość rodziła się poza Unią Europejską i nie dzięki Unii Europejskiej. Unia Europejska nie jest zatem gwarancją polskiej podmiotowości, a jeśli tak, to w takim razie to oznacza zatem, że należy rozumieć Unię Europejską jako narzędzie realizacji racji stanu, a nie jako treść racji stanu. Bycie w Unii Europejskiej i istnienie Unii Europejskiej nie jest zatem końcem polskiej historii i nie jest czymś, co ostatecznie domyka, no, polską podmiotowość. Jak Państwo zobaczyliby, co mną bardzo poruszyło, film, jaki Polska pokazała na wystawie ostatniej Expo w Szanghaju. Jest to film o historii Polski, gdzie są wszystkie ważniejsze polskie bitwy, zwycięstwa polskiego oręża, wynalazki, dzieła. On kończy się tym, że nad Warszawą wznosi się słońce z 12 gwiazd europejskich i to zamyka jak gdyby tą całą historię, bez komentarza. To jest jak gdyby zwieńczenie zatem całego opisu polskich losów. Ja już bym wolał ewentualnie, żeby te 12 gwiazd znoszących się nad Warszawą rzeczywiście nawiązywało do pierwotnego źródła inspiracji dla flagi europejskiej, czyli wieńca z gwiazd 12 nad Maryją, ale, bo taki jest źródło tego, tej europejskiej symboliki. Ale to pokazuje na pewno myślenie o historii, o dziejach Polski, że jej zwieńczeniem zatem jest członkostwo w Unii, a tak nie jest. Bo polska tożsamość, podmiotowość, ta sprawcza, można o niej rozmawiać i należy o niej rozmawiać właśnie poza, czy kontekstem Unii, czy rozmawiać Unię jako narzędzie, którym można dokonywać różnego rodzaju transakcji, o których pani profesor Staniszkis mówiła, które de facto będą tą podmiotowość wzmacniać, a nie być jej zwieńczeniem czy ostatecznym podsumowaniem. Zatem jest tak, że patrząc na tą rację stanu z perspektywy europejskiej, tej generalnej, można powiedzieć, iż naszym dążeniem powinno być taka ewolucja Unii Europejskiej, bo ona nie podążyła w kierunku przejęcia przez politykę europejską przedmiotowego zakresu pojęcia racji stanu, żeby proces integracji europejskiej zatem nie podważał istoty owej podmiotowości tworzących ją państw w zakresie ich żywotnych interesów, ich sojuszy geopolitycznych, ich wzrostu solidarności społecznej i wzrostu narodowej tożsamości. Jeśli patrzymy na Unię Europejską z tej systemowej perspektywy dzisiaj, to co jest interesujące i o czym warto dyskutować i rozmawiać, to jest to, iż dla tak rozumianej racji stanu nie jest najważniejszym zagrożeniem dzisiaj, jak się zwyczajowo mówiło, czy utartymi kanałami rozumowania powtarzało, budowanie ponadnarodowej superstruktury biurokratyczno-politycznej. To nie to jest dzisiaj najistotniejsze jakby w wymiarze ponadnarodowości w Europie. Najbardziej dzisiaj interesującym zjawiskiem i dynamicznym w Europie jest tworzenie ponadnarodowości międzyrządowej.
czyli sytuacji, w której strukturę ponadnarodową przyjmują państwa o najważniejszych wpływach w polityce europejskiej. To widać wyraźnie dzisiaj na przykładzie słabnięcia, gdy państwo zajmujący się integracją europejską to pewnie wiedzą, słabnięcia instytucjonalnego Komisji Europejskiej i wzrostu instytucjonalnego Rady Europejskiej, czy spotkania szefów państw i rządów. Jest dzisiaj rzeczywiście tak, że inicjatywa polityczna bardzo wyraźnie przeniosła się do Rady Europejskiej w tej nowej formule, a w ramach Rady Europejskiej bardzo wyraźnie przeniosła się do gry między najważniejszymi graczami europejskimi. I to jest zjawisko interesujące, że gdy mówimy zatem o racji stanu Polski, o tym, co dzieje się w sferze ponadnarodowej w Unii Europejskiej, to nie skupiajmy tak swojej uwagi na super biurokracji europejskiej, nie tam jest źródło niepokoju. Źródło niepokoju jest w ponadnarodowej międzyrządowości, w takiej sytuacji, która jest nowością, nowym zjawiskiem w integracji europejskiej, to częściowo przez kryzys wymuszonym, że rzeczywiście mamy strukturę ponadnarodową, ale ona będzie miała charakter międzypaństwowy. I to jest, i tutaj tym bardziej, prawda, będzie rozgrywała się kwestia racji stanu krajów członkowskich Unii Europejskiej. I jeśli byśmy patrzyli na to zjawisko z perspektywy tematów czy obszarów polityki, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdy mówimy o polskiej racji stanu w Unii Europejskiej, czyli tych obszarów, w których kwestie polityki europejskiej zahaczają o polską rację stanu, to znaczy takich, w których rzeczywiście wynik tych gier w tych obszarach będzie wpływał na to, czy będziemy mieć podmiotową wspólnotę polityczną w Polsce, która będzie w stanie realizować swoje samodzielne cele. To takich obszarów dzisiaj ja dostrzegam 5 najistotniejszych, które rzeczywiście gra jest o najwyższą stawkę. Tak? Gramy rzeczywiście w tych obszarach o najwyższą stawkę. Pierwszym już wspomnianym jest pakiet energetyczno-klimatyczny. Jego konsekwencje w kształtowaniu zarówno europejskiego rynku energii, jak i europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. To rzeczywiście jest tak, że w tym przypadku gra jest o polską podmiotowość bez wątpienia. Da? O to, czy będziemy jednym z dystrybutorów i podmiotów bezpieczeństwa energetycznego europejskiego i rynku energii, czy będziemy po prostu odbiorcą zewnętrznych reguł w tym zakresie. Drugim obszarem, który wydaje mi się istotny i rzeczywiście w nim rozstrzygnięcia będą miały charakter sporu racji stanu, to jest kwestia przyszłości rolnictwa, przyszłości wspólnej polityki rolnej, znaczenia wsi i tego, o czym pan profesor Krasnodębski mówił, modelu prowincji w Unii Europejskiej, co jest częścią szerszego właśnie zagadnienia pewnego społecznego rozwoju Polski. No, czy kształt wspólnej polityki rolnej, czy kształt tego, co nazywa się wsparciem obszarów wiejskich, czy rozwojem obszarów wiejskich, będzie wspomagał polski model społecznego rozwoju, czy będzie wręcz odwrotnie prowadził do napięć i degradacji polskiej prowincji, polskiej wsi, która jest ogromną wartością społeczną i cywilizacyjną w Polsce. Trzecią kwestią, której rozstrzygnięcia będą nas dotykały w sposób taki, który mieści się w pojęciu racji stanu, są oczywiście rozstrzygnięcia dotyczące przyszłego modelu europejskich finansów publicznych, budżetu wspólnotowego, zasad transferu pieniędzy w ramach Unii Europejskiej i kwestie dotyczące tego, co nazywa się zarządzaniem gospodarczym, czego elementem właśnie jest pakiet Euro Plus i wszystkie z niego wynikające elementy, które mogą prowadzić do narzucania pewnej siłowej konwergencji warunków rozwoju gospodarczego w krajach europejskich poprzez subordynację słabszych, poprzez właśnie najsilniejszych uczestników tej ponadnarodowej międzyrządowości, bo pakiet Euro Plus jest pierwszym przykładem dojrzałej ponadnarodowej międzyrządowości, czyli to jest struktura, która jest ponad państwami członkowskimi, jednocześnie ma ona charakter międzyrządowej, w sensie decyzyjnym jest ona międzyrządowa. I tam jest wyraźnie, są klauzule, które mówią o pewnej wzajemnej, konieczności wzajemnej subordynacji w ramach tego paktu. Stąd rzeczywiście przystąpienie Polski do paktu Euro Plus bez debaty sejmowej jest rzeczą niebywałą. Muszę powiedzieć, że to jest rzecz absolutnie niebywała. Czwartym obszarem, który jest istotny, to są oczywiście relacje zewnętrzne Unii.